Dobre, co? Mhm, kapitalne. Łowcy budyniu. Jest ze mną Paulina Neznal, znana również jako Neznalek. Cześć, witaj. Czy czujesz się przedstawicielką muzyczną młodego pokolenia? Czy czuję się? Nie lubię siebie tak nazywać, to na pewno. Mam wrażenie, że najbardziej bym chciała przekazywać swoją twórczością taki głos innym ludziom. I aby oni mogli w pewien sposób utożsamiać się z tą muzyką i ewentualnie sami głośno mówić o tym, czego chcą i w jaki sposób widzą świat. Bo to, że gdzieś tam mogę przekazywać im swoje gdzieś tam myśli, to jest gdzieś tam moim zdaniem duży plus, ale nie chcę odbierać im tego głosu, więc totalnie przekazuję im go. A czy gdzieś tam też jest taka w tobie myśl, żeby poprzez twoją muzykę nauczyć starsze pokolenia chociażby tego młodzieżowego języka? Nie czuję, aby to było bardzo istotne, ale wydaje mi się, że my jako młodzi ludzie to już prędzej powinniśmy się douczać tego języka polskiego niż na odwrót, bo moja mama bardzo szybko łapie, a ja znowu mam gdzieś tam ubytki w tym języku polskim, dlatego tak dużo czytam i tak bardzo staram się dokształcać w tym temacie, no bo jakoś te teksty muszę pisać. Chciałbyś tak właśnie definiować całą swoją twórczość, czy taką tematykę obrałaś tylko na potrzeby tego albumu? Chodzi mi właśnie o ten język i o ten styl. Czy to ma definiować Neznalek, czy definiować album XD? Uważam, że ja jako osoba nie jestem w stanie tworzyć czegoś, z czym się nie utożsamiam, a że mam takie, a nie inne poglądy i gdzieś tam lubię mówić o tematach, które są niejednokrotnie niewygodne, to chciałabym tworzyć głównie taką muzykę. Czy kiedykolwiek napiszę piosenkę tylko o miłości? Może, ale na pewno też pojawią się jeszcze kawałki, które będą po prostu poruszyć jakieś ważne tematy, które dla mnie na ten moment są po prostu istotne. Czy zakładam, że wszystkie utwory, które napisałaś, to tylko część z nich słyszymy na streamingach i tak dalej? Tak. I czy w tych wcześniejszych utworach, bądź jakichś takich pobocznych, gdzieś tam już takie właśnie są przejawy tej innej tematyki, trochę innego stylu, starasz się też tym tekstem trochę bawić, czy raczej cały czas to krąży wokół tego? Ja strasznie chciałabym się tym wszystkim bawić, dawać przestrzeń sobie na to, aby te tematy nie były jakieś takie od razu narzucone. I strasznie chcę pisać o wszystkim, co mi po prostu przyniesie gdzieś tam w danym momencie głowa. I uważam, że to jest najlepsze, co może być dla muzyki, bo jeżeli my nie narzucamy sobie z góry tematu, czyli nie staramy się wbić w jakiś trend, nie staramy się zrobić czegoś, co jest na ten moment bardziej głośne, to po prostu w świat pójdzie prawda, a prawda zawsze się obroni. Więc ja zawsze staram się być jak najbardziej szczera ze sobą i ze swoją widownią i słuchaczami, więc jak do tej pory, z tego, co do tej pory napisałam i teraz się pisze, nie mam zielonego pojęcia, co się ukaże za niedługo, bo ja wyżywam się emocjonalnie na kartkę i tak powstają moje piosenki i z tego pewnie połowa, jak nie jeszcze mniejsza część, pojawi się w ogóle w streamingach, więc nie wiem, co za niedługo się ukaże, ale co mi się na język przyniesie. Także nie zamykam się na inne języki, na inne treści, które gdzieś tam akurat przyjdą mi do głowy. Jesteś głównie znana z TikToka, co też pokazują trochę liczby, że community, które tam zebrałaś, jest po prostu najliczniejsze. I jaki jest twój stosunek do tej aplikacji? Bardziej to już taka przykra konieczność, którą musisz robić, żeby istnieć w tym świecie, czy jeszcze zabawa? Neutralny. Teraz już w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, czy bardzo mnie to cieszy i robię to tylko dlatego, czy robię to z przymusu. I nie chcę tego nazywać przymusem, bo jeżeli byłoby coś dla mnie przymusem, to bym tego nie robiła, dlatego na pewno aż tam nie zabrnęłam, ale community na TikToku bardzo się zmieniło w ostatnich latach i jest, mam wrażenie, że coraz więcej takiej nienawiści, takiego podążania za trendami, takiego ciągłego spierania się między sobą, kto jest lepszy, kto może lepiej coś robić i
Brakuje tego luzu trochę w dzisiejszych czasach na TikToku i mi to, tego strasznie brakuje, dlatego ja w swoich treściach staram się być jak najbardziej wyluzowana, chociaż też ciągle słyszę, że właśnie brakuje tym ludziom tego, że tak spontanicznie kładłam kamerę i po prostu nagrywałam cokolwiek, bo jednak staram się teraz mieć jakiś plan na tego mojego TikToka, tak jak na wszystkie inne socjale, i brakuje mi tego, ale staram się coraz bardziej gdzieś tam wyluzować i gdzieś tam z tego tonu chcę mieć jak najwięcej obserwacji zejść, bo nie o to chodzi kompletnie. Czyli kilka miesięcy temu, kilka lat temu bardziej się tym bawiłaś po prostu? Tak, tak. Wydaje mi się, że wtedy było więcej w tym zabawy, takiej spontaniczności. Gdzieś tam dużo więcej było w tym mnie jako mnie na ten moment, a nie na przykład chociażby aktualnej potrzeby promowania muzyki i innych takich rzeczy. Teraz jest dużo więcej planów za tymi wszystkimi socjalami, czego wcześniej mi brakowało, bo po prostu tego nie potrzebowałam, nie czułam takiej potrzeby, a teraz jest tyle ludzi, których musisz zadowolić w jakiś sposób, że jest tyle bodźców, że jak być lepszym z drugiej strony, więc trzeba bardzo to wszystko wyważyć i dlatego tyle planów związanych z socjalami, ale staram się trochę zejść z tonu, totalnie. No tak, zgadzam się z tobą, a pytam dlatego, że na TikToku obserwuje cię właśnie ponad 900 tysięcy ludzi i w jaki sposób ta platforma wpłynęła na twoją karierę muzyczną? W ogóle dzięki tej platformie ja mam teraz tą karierę muzyczną. To zaczęło się od TikToka. Był jeden viral, który wpłynął na to, że gdzieś tam zaobserwował mnie człowiek, który stwierdził, że warto jest ze mną porozmawiać o mojej karierze muzycznej. A w ogóle nie spodziewał się tego, że ja mu powiem, że ja mam background muzyczny i że ja całe życie w ogóle marzę o tym, żeby być w muzyce. I to wyszło tak bardzo, to był znak moim zdaniem, że w ogóle ta osoba się do mnie odezwała i nie miała w ogóle zielonego pojęcia, że ja mam takie marzenia, a po prostu gdzieś tam mnie zauważył. I bardzo się cieszę, że dzięki temu mam z jednej strony luźniejszy start, bo już ktoś może mnie słuchać i ktoś już zna moją twarz, więc jest w stanie też dopasować moją twórczość muzyczną do mojej twarzy, a z drugiej strony jest to trochę przekleństwo, bo jest dużo więcej oczekiwań, na mojej osobie i też dużo gorzej mi się tworzy, bo mam wrażenie, że zawsze muszę być lepsza, o krok do przodu, no i jeszcze mam tą plakietkę TikTokerki, więc... Czy ta osoba, która właśnie cię tam wyłapała, to jest powiązana z Island Record, z którym potem podpisałaś kontrakt? To jest Czarny Hi-Fi. On jest moim A&R-em aktualnie, a jest tak naprawdę A&R-em w Def Jamie i tak naprawdę jest też powiązany dzięki mnie z Island Records. W jaki sposób ten kontrakt, no bo jesteś członkinią Island Record, w jaki sposób ten kontrakt wpłynął na twoją twórczość i w jaki sposób dali ci ten taki warsztat i po prostu pomoc na popchnięcie twojej kariery do przodu? To jest idealny start. Ja, a tak naprawdę każdy inny artysta może gdzieś tam się z tym utożsamić, że nie wie, gdzie zacząć. Jest ciężko zaczynać i ja aktualnie, kiedy już robię trochę tą muzę, ja chciałabym kiedyś być producentem, chciałabym robić tą muzykę na własną rękę pod tym względem, że robić wszystko sama, ale zacząć samemu jest bardzo ciężko i mi nigdy nie miałam warunków na to, aby zacząć sama, więc szukałam jakiegoś wyjścia, ale wysyłanie demówek w ogóle nawet raz mi nie przeszło przez głowę, bo miałam do tej pory, już teraz się gdzieś tam z tym uporałam i jest już lepiej, ale miałam bardzo niską samoocenę, nie miałam dobrych warunków też w domu, było mi bardzo ciężko, bo tutaj zaczęłam studia, tutaj coś tam i nie miałam warunków do tego, żeby zacząć sama muzykę, więc te marzenia odeszły troszeczkę na bok. Zawsze wierzyłam, że one gdzieś tam się spełnią, ale że ktoś mi w tym pomoże, ale no nie sądziłam, że to akurat w taki sposób się wydarzy i cieszę się, że w taki sposób się to wszystko potoczyło, bo mam super start i nie muszę się nad tym wszystkim zastanawiać, tylko to po prostu jest, a ja mogę spełniać marzenia gdzieś tam pisząc swoją muzykę i rozwijać swoje pomysły, a nie zastanawiać się nad całym backgroundem, nad którym się nawet nie znam aktualnie. A w jakim sensie brakowało ci tych możliwości? Bardziej kwestia produkcyjna, czy braku wykształcenia muzycznego,
o ile masz braki w wykształceniu muzycznym. Właśnie, gdzie ten problem leżał? Nie umiem w ogóle w produkcję muzyczną. Aktualnie uczę się kilku tak naprawdę programów i chciałabym, tak jak mówię, być kiedyś producentką, dlatego bardzo się staram tego nauczyć. Brakuje trochę czasu aktualnie, ale staram się i gdzieś tam pogłębiam swoją wiedzę na te tematy, ale produkcja mnie bardzo przerażała i przerażał mnie ten cały świat marketingu, bo to, że ja mam pomysł na to, jak wypromować moją muzykę, czy gdzieś tam mam pomysł na tą promocję, to jest jedno, ale jak to poruszyć, to jest drugie i jest to po prostu mega, mega ciężkie i ja dlatego gdzieś tam zawsze starałam się tego nauczyć, ale no jest to po prostu ciężkie, kiedy jeszcze studiujesz, masz sprawy prywatne, pracujesz, w tamtym momencie to było wręcz niemożliwe. A czy na płycie XD możemy usłyszeć no 100%, 90% twoją produkcję, czy nie? Linia melodyczna jest głównie moja i teksty są moje. Jeżeli chodzi o produkcję muzyczną, współpracowałam ze świetnymi producentami i po prostu fajne było to, że zaprowadzono mnie do takich producentów, którzy rozumieli mnie bez słów. Niejednokrotnie coś, co miałam w głowie i chciałam im przekazać, to zaraz to miałam i to jest wielkie błogosławieństwo, że w ogóle miałam takich producentów, bo często jest tak, że spotykasz się z taką osobą, która produkuje twoją muzykę i chcesz bardzo jej powiedzieć, o co ci chodzi, a ta osoba w ogóle tego nie rozumie i dlatego też chce się pobawić w produkcję, na razie pobawić, później może bardziej na poważnie to wziąć, aby mieć taki właśnie background muzyczny, jeżeli chodzi o produkcję, żeby móc wejść do studia i powiedzieć, dobra, chcę to, bo ja na razie nawet tego slangu produkcyjnego nie rozumiem, a co dopiero, więc po to mi to wszystko teraz jest. Który moment uważasz za kluczowy w rozwoju twojej kariery muzycznej? Bo załóżmy, że już zostałaś zauważona na tym TikToku i to tak automatycznie dało ci takie możliwości, że o, jest taka neznalek, to dajmy jej, no właśnie, kontrakt od razu. Jak to u ciebie po prostu wyglądało, ten rozwój? Ja po tym jednym filmiku zostałam wzięta na taki test, który nie wiedziałam, że był testem. Po prostu poszłam do studia i chcieli zobaczyć, jak pracuję, jak szybko ewentualnie piszę, jak to wszystko do mnie przychodzi i byli tego mega ciekawi. Ja na jednej sesji byłam w stanie skończyć pół piosenki, więc gdzie to było kilka godzin, takich z 2-3 godziny max tam byłam, więc i tekstowo, i tam linia melodyczna była zrobiona, produkcja, tutaj nagrałam już kawałek piosenki i tak dalej, więc zobaczyli, że naprawdę szybko działam i im się to bardzo spodobało. Podpisaliśmy kontrakt w szybkim tempie, ale spytano mnie, czy chcę być ogłoszona od razu, czy chcę zrobić jakiś materiał i dopiero być ogłoszona. I ja powiedziałam, że okej, podpisujemy się w sierpniu, ale ja pracuję do jakiegoś lutego, dopiero wtedy możecie mnie ogłosić, bo ja chcę mieć przynajmniej pół płyty zrobionej, jak będę ogłaszana. I dobrze mi było pracować w ciszy. Bardzo z jednej strony dobre to było z jednej strony, a z drugiej strony było mi ciężko, bo bardzo chciałam tym wszystkim ludziom już to powiedzieć, ale no nie mogłam. I było mi z tym z jednej strony właśnie dobrze, ze względu na to, że miałam ten spokój i mogłam po prostu spokojnie sobie tworzyć, a nie, że ludzie już czekają na moją muzykę. Tylko spokojnie sobie działam, więc mega, mega fajne to było. Ale taki kluczowy moment, no wydaje mi się, że w tej karierze muzycznej moim kluczowym momentem była ta nieszczęsna piosenka na TikTok, która tak bardzo poszybowała, że ona trafiła nawet do innych krajów i tak dalej, więc no to było na pewno kluczowe, bo bez tego na pewno nie miałabym kontraktu. A jaka to była piosenka? Witaj w naszym pięknym kraju. Taki mały, mała piosenka, krótka bardzo, ale to chyba to. Na koniec moje ulubione pytanie. Jaki jest twój ulubiony smak budyniu? Chciałabym powiedzieć waniliowy, ale ostatnio mam bardziej, jestem w stronę śmietankowego. Więc chyba to, ale ostatnio też jadłam słony karmel i był bardzo dobry. Dziękuję za to, że przyszłaś, że mogliśmy porozmawiać. Dziękuję.